Właśnie wybieram się nad Zalew Zamborzycki na ryby. Planuję łowić maczem, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo mieszkam 50 km od zalewu, może nawet 60, i widzę, że mega wieje, więc będzie na pewno to mega utrudnione łowienie. Pokażę wam co mam zamiar na dzisiejsze wędkowanie, które mam nadzieję w ogóle się udać przygotować. To będzie na końcu, to też będzie na końcu. To tak, mam tutaj aktiwa, którego mam pół opakowania, więc przesypuję go na dwójeczkę sito. Odsiewam go. Trochę tu biszkopcików jakiś zostało, więc wyrzucam te rzeczy. Ptaszki przylecą sobie i zjedzą z podwórka mojego. Do tego, sami widzicie, otwieram i wsypuję GST leszcza, która, no, powiem szczerze, podoba mi się ta zanęta. Nie wiem dlaczego, najbardziej mi przypadła do gustu z tych wszystkich naszych traperowych zanęt. Jest też wersja jasna, którą stosuję więcej w sezonie, ale tak z początku sezonu też sypię go, tego około połowy opakowania. Uważam, że jest sztosik i robię analogicznie to samo. Do tego to się sprawdzało parę dni temu, czyli kolendra, to mi zostało troszeczkę, więc nie będę się chrzanił. I kokobelże, tego wrzucę garść, bo w tej zanęcie leszczowej już trochę tego jest, a rybkom na trawienie nie zaszkodzi, że tak powiem. Dlaczego tego nie robię nad wodą? Już wam mówię. Uważam, że zanęta musi dojść trochę, musi wypić wodę, żeby ładnie nam gasła. Tej zanęty mamy tyle, co kot napłakał. O, sami widzicie. Myślę, że tu jest z 800 gram, ale kto wie, jaki jest Zalew Zamborzycki, ten wie też, że tu zanęta nie jest jakimś spektakularnym, istotnym czynnikiem. Ważne, żeby trochę jej było. Jak wam wspominałem, jestem zwolennikiem mokrych zanęt. Już wam ją pokażę z bliska. Zanęta wyszła o takim kolorze. Jest wyraźnie mokra. I ja ją odstawiam teraz na dłuższy czas. Niech ona dłuższy czas. No, zanim ją połączę z gliną, to już będzie nad wodą. A nie chciałem się dzisiaj w ogóle zraniać, no bo wiecie, jak teraz jest te przymrozki. Te ryby z rana to rzadko kiedy dobrze biorą. Teraz przejdźmy do aspektu. Trochę was zaskoczę, ale według mnie ważniejszego, którym jest glina. Glina to będzie jedna paczka ziemi torfowej, naszej traperowej, która, jak sami widzicie, jest sypka jak na ziemię. Zobaczcie, jak ładnie się rozprowadza, nie widać w niej za dużo wody. Dodam do tego dwie paczki rozpraszającej. Dzisiaj trochę od kuchni, bo nie zabierałem mojej Gosi, bo wiadomo, też poza rybami są też inne życiowe obowiązki, które, jak wiadomo, każdy z nas ma. Ja sobie tak staram pracę i wiele rzeczy ustawiać, żeby móc na przykład wybrać lepsze warunki atmosferyczne do łowienia, czy się po prostu nie katować w zimnie, co mnie czeka w przyszły weekend najprawdopodobniej. Zobaczymy, czy w ogóle dojdą zawody do skutku, bo z tego co wiem, ma być mega zimno. Zobaczymy, jak to będzie. Och, i do tej jednej ziemi, dwóch rozpraszających, dodałem dwie wiążące, bo będę łowił na tego macza, to musi być jednak trochę bardziej spoiste. No i mieszamy. Thank you.
takie to wyszło na tą chwilę. W mojej ocenie jest jeszcze za suche. Nie nadaje się jeszcze do takiego użytkowania na maczu. Na tyczkę moglibyśmy już to użyć, ale do łowienia na macza musimy to jeszcze domoczyć. Ja sobie to rozbiję na dwa wiaderka, żeby nie zajeździć, że tak powiem, maszynę i żeby to też wodę lepiej rozprowadzić w tym towarku. Już jest majonezik, że tak powiem. No jeden kocioł mamy zrobiony, drugi kocioł robimy. I tak to wygląda. Zobaczcie, wyraźnie jesteśmy w stanie ścisnąć kulę. O to w tym wszystkim chodzi w mojej ocenie. Więc tak to wygląda, a ja się biorę za przecieranie tego, co nie należy do najprzyjemniejszych obowiązków, ale jest jednym z najważniejszych rzeczy, które musi robić pławikowiec. Myślę, że federowiec też. Także szukam mojej manikutowej rękawiczki, ponieważ jestem leworęczny i biorę się za robotę. Was już oszczędzę, bo przecieranie gliny no nie należy do fajnych rzeczy do oglądania. Tak jak wam wcześniej wspominałem, Gosi ze mną nie ma, więc muszę nagrać wszystko sam. Tu mamy Zalew Zembożycki po raz drugi. Tym razem jestem z odległościówką. Tu mam mieszankę do donęcania zanęty z gliną. Tu mam samą glinę, a tu mam mieszankę, którą podaję na start. I chcę wam pokazać, co planuję, że tak powiem, podać. To tak, głównie będziemy, jak to zwykle bywa, na leszczykami bazować na jokersie. I tu dam go... nie chcę skłamać, kubek mi tu odlatuje. To jest 150-200 gram. Nie używam żadnego rozproszacza, jak go ładnie sobie rozprowadzę. Kastera tu już mamy, że tak powiem, w wodzie. To go dodam ze 150. To tak, rzucę też parę pinek, mam takie fajne czerwone pinki, już wam pokazuję je, które odsieję z zanęty i potnę, bo oczywiście czasu zbrakło i zapomniałem, żeby je stopić, więc albo sito, albo nożyczki, także cięcia pinek na pewno jeszcze nie widzieliście, a to jest tylko po to, żeby po prostu je uśmiercić, no, a kształt, zarys ich był. Ostatnio mnie łowisko zaskoczyło płotkami, tak jak widzieliście na filmie, więc teraz na te płotki chcę być gotowy. Leszcze też pinkami nie pogardzą, także tak to wygląda. No i co, zaraz będę lepił kulki do macza. Tu też dodam dosłownie aż 25 gram ochotki, bo mam trochę więcej po prostu. Miałem jechać na dratów, ale że na dratowie nie wiem, czy były jakieś zawody, nie wiem, czy byli jacyś zawodnicy, to nie chcę po prostu ryzykować niezłowieniem nic. A nad zalewem wiem, że coś się dzieje. Albo mogę sobie połowić bardzo dobrze, albo dobrze. Tak, takie mam nadzieje, zobaczymy jak to będzie. Tak wygląda towar na start, sami widzicie. Przyjemnie. Rybki nie powinni pogardzić. Widać kastera, widać pinki, najbardziej widać jokersa. Także zaraz przystępuję do lepienia kul. No to bierzemy się za nęcenie. Przygotowałem sobie takie kulki, te 4 litry, o których wam mówiłem. Kulka potencjalna wygląda tak. Bierzemy się do strzelania z procy. Pewnie mi to nie wyjdzie jak trzeba, ale trzeba próbować. Zarzucam właśnie sobie wędeczkę. Tą do gruntowania, która służy mi również do nęcenia. Podwijam do markera. Patrzcie, tak jak tutaj.
opieram sobie na stojaczku. Sławik mam wystawiony tak z 10 cm i zaczynam bombardowanie. I tak. Na razie pozytywnie jest. Około metra przestrzeliwuję. Będę musiał wziąć na tą poprawkę, ale się weźmie. No. Myślałem, że będzie gorzej. A chyba ze strzelaniem jest jak z jazdą na rowerze. Że się za bardzo nie zapomina tego robić. Jest taki dryf, powiem wam szczerze, że nawet mi ciągnie zestaw do gruntowania. To świadczy naprawdę o bardzo dużym dryfie. Bardzo dużym. Chyba normalnie przerzucę aż zestaw, no bo... Oj. Oczywiście jeszcze liście. Dopiero nęce, proszę pana. Jest, nawet nie mam robaka założonego. Jeszcze mi zostało około 10 kulek. Naprawdę życzę sobie, żeby strzelać tak cały sezon. O ta, no ta była źle strzelona, wykrakałem. Ale ta już leci Amerykana. Strzelone. Wszystkich robaczków się nie dało pociąć, trochę pinek wyszło. A niech rybki jedzą. Także... Zaczynamy zabawę. Wędeczkę mamy już zarzuconą. Ciągnie jak na morzu. Czekamy na pierwsze normalne branie. Tu oczywiście jeszcze nie dość jest fala, wiatr, to jeszcze kłody pod nogi nam los rzuca, bo jest masę suchych liści, które pływają na powierzchni. A sami dobrze wiecie, jak zatopić żyłkę, jak tam coś się blokuje przy zatopieniu. Także dzisiaj będzie mega ciężkie łowienie, ale nie można się poddawać. No i minęło 28 minut. Miałem 2-3 branka, jakiś małych rybek. Jedną złowiłem, krąpika takiego, a tu już holuję. Pierwszą normalną rybę, klasycznego zalewowego leszczyka. O! Za samą skórkę zaczepiony. Już pierwsza rybka jest, proszę pana. Także już wam pokazuję tego leszczyka. Taki myślę z 500 punkciorów. No i zaczynamy zabawę. Oby było ich jak najwięcej. Spodziewałem się, że pół godziny będę czekał na rybę teraz kolejno. Zarzuciłem, zatopiłem żyłkę. A tu jedzie kolejny.
mniejszy, ale jest. Taki myślę. 250 punkciorów. Sportowy taki. Ale jak widzieliście, sam w ogóle nie musiałem go odczepiać. Znaczy to, że one bardzo delikatnie pobierają przynętę. Mimo to ja to lubię przymaścić na haczyk, bo ja to na jedno, dwie ochotki to nie łowię. Praktycznie wcale na tyczkę się zdarza. Jakieś małe ryby. Ale taki leszczyk już chce coś kopnąć na ogół. Dlatego cztery ochotki. Pineczka i jazda. Patrzcie, co złowiłem. Chyba największa ryba nie jest jakaś największa, ale nie wiem, czy widzieliście takiej wielkości hybrydę. Płoci z leszczem. Wynalazek straszny, ale do siatuni. Walczę już 45 minut z wiatrem i z maczem. Udało się coś złowić, bo mam dwa leszczyki takie po 400-500 gram. Jedną rybę hybrydy płoci z leszczem. Jednego leszczyka z 200, dwa jakieś nieduże krąpiki. Także coś się dzieje, ale łowienie jest mega ciężkie w tych warunkach. Rzuciłem sobie ostre wyzwanie dziś. No i mam nadzieję, że się będzie rozkręcać. Trzeba się idealnie wpasować ze sposobem nęcenia, sposobem strzelania kul z procy. Najlepiej strzelać w takim, że tak powiem, wianku, bo zestaw się przemieszcza bardzo szybko po łowisku. Dlatego to jest, no, należy do sztuki, że tak powiem, maczowej. Wiadomo, że jest mnóstwo fachowców, co by złowili więcej w tych warunkach, ale myślę, że też sobie w miarę dzisiaj radzę. Topienie, żyłki, różne takie elementy mają bardzo duże znaczenie, uważam, dzisiaj. No i każdy detal poprawiony daje je rybę, dwie, trzy, myślę. Trzeba się dzisiaj starać, naprawdę. Czas donęcić, bo wiadomo, rybki potrzebują papu. Strzelam dzisiaj w miarę ok, jestem z siebie zadowolony, ale ubolewam tylko nad tym trochę, że no jest taki duży dryf, przez to bardzo ciężko się łowi, no bardzo ciężko. Staram się nawet teraz ten towar trochę rozstrzeliwać, żeby on był na większym obszarze. Żeby jak najwięcej ta przynęta, która przesuwa mi się na zestawie, była w polu nęcenia. Według mnie ma to znaczenie. I dlatego fajne są przestoje. Po przestoju coś się łowi. Klasyczny, zalewowy, sportowy leszczyk. I ładnie połknął. Pierwsza ryba, która połknęła. Ładnie przynęte. Ląduje do siatuli. Coś mam wrażenie, że łowisko odżywać zaczyna. Nie wiem, czy ja sobie donęcaniem je schrzaniłem, bo nie chciało mi się, że tak powiem, uśmiercać tych pinek. Dałem trochę za luźne. Może mi one schrzaniły łowisko. Pewnie tak. Także trzeba je unieruchomić, jak będę je dodawał do towaru. Także zakładam przynętę, zarzucam zestaw. I czekamy na kolejną rybkę. Coś zaciąłem dużego, nie wiem, czy to nie jest jakiś sandać. Albo podpięty leż, ale coś mega zwariowanego. Mega. Branie niby było takie ładne. Chyba podpięty leszcz. Tak, już widzę, idzie. Za kapotę.
Jest duży dryf, ja dużo przegruntowałem, bo jakieś 40-50 cm. Szypon się przemieszcza po dnie. To i wiadomo jest to, że ryba, jest większe szanse podpięcie ryby. One też nie żerują łapczywie, nie pobierają mojej przęty, która się przesuwa szybko, zbyt mocno. I przez to właśnie mogą się zdarzać takie sytuacje, jak podpięte ryby. Ale wędki to przepięknie pracują. Jeszcze chyba za ogon. Nie dość troszeczkę większy, to jeszcze za kapotę. I dlatego się zdarzają takie sytuacje. Patrz. A patrzcie za co. Jajców nie ma końca. Co jakiś czas udaje mi się łowić leszczyka. Tak myślę, że 1 na 15-20 minut taką systematykę zachowuję. W międzyczasie jakieś krąpiki się pojawiają. Nieduże, takie 50-100 gram. Także ciągle coś się dzieje. Rąbania ryb nie ma. Grzebania też nie ma. Także takie umiarkowane wędkowanie. Takie w sumie lubię najbardziej. Widać, już się rybki zbierają do tarła. Już delikatną ma. O, ale połknął. Wypychacz to jest piękna rzecz. Tak wygląda rybka. A w międzyczasie, żegnając się z wami, pokażę wam ryby, które teraz łowię najwięcej, które zdominowały moje łowisko. Otóż są to krąpie. Ten jest akurat jeden z mniejszych, ale łowię takie około 100 gram. Także dziękuję za oglądanie, jak oglądaliście. Dziękuję za oglądanie. Chciałbym was zaprosić na moje kolejne filmy. Mam nadzieję, że z baterią już nie będzie problemu. Mam nadzieję, że też uda się złowić więcej ryb. Ale to też może się udać, może się nie udać. Wiadomo, taki sport uprawiamy, że raz się udaje, raz się nie udaje. Także podsumowując. Subskrybujcie, obserwujcie, komentujcie. Cześć.